Dzień dobry, Grażyna Hana w istotne.pl. Dziś gościmy panią Małgorzatę Sekułę-Szmajdzińską w Bolesławcu, która kobietom rozdaje szminki chroniące razem ze swoim nazwiskiem. Podobno historia powstania i wymyślenia jest niezwykła, słucham. Już pani powiem. No to jest właściwie niespodzianka, która mnie spotkała, bo to wymyślił, mogę z całą odpowiedzialnością to powiedzieć, mój przyjaciel, bo to jest pan Janusz Zemke, kiedyś wiceminister obrony narodowej, w okresie, kiedy mój mąż był ministrem obrony. I to jest osoba, która mnie 4 lata temu namówiła wraz z Wojciechem Olejniczakiem do tego, żebym startowała w wyborach parlamentarnych, bo uważał, że to jest moja misja, że powinnam kandydować, żeby kontynuować dzieło męża, że mamy odpowiednie do tego przygotowanie, cechy charakteru. I muszę przyznać, że to się sprawdziło, bo jeśli pochwalę się Państwu, że 3 razy pod rząd znalazłam się w gronie najlepszych 10 posłów w rankingu tygodnika Polityka, a to nie jest ocena znajomych, tylko 35 dziennikarzy pracujących w Sejmie, i to recenzje, którą mi wystawiono, jest dla mnie naprawdę ogromnym wyróżnieniem, jestem z tego dumna. A Janusz Zemke właśnie to wymyślił, to jest jego pomysł, więc... Kobiecy gadżet wymyślony przez mężczyznę. Przez mężczyznę, i to jest nie do końca kobiecy, bo to jest bezbarwne. Tak, jest unisex. Więc jest tak, unisex. Mogą wszyscy używać i muszę przyznać, że ma to ogromne powodzenie i chyba stanowczo za mało tego mam, ale już się nie da. Czyli jak mówią Francuzi, padła ofiarą własnego sukcesu. Tak jest. Była pani dzisiaj na spotkaniu z bolesławianami. Bo to spotkanie, zresztą dzisiaj mamy w sumie 3 spotkania w Jaworze, w Bolesławcu i w Jeleniej Górze. To jest pomysł mój i Andrzeja Dobrowolskiego, prezesa fundacji imienia mojego męża. Też nie ukrywam, Jolanta Kwaśniewska jest mi osobą bliską. 4 lata temu bardzo mnie w kampanii wspierała, również wtedy była w kilku miejscach. No niestety, jak ma się jeden dzień, to jest nie sposób odwiedzić wszystko, wszystkich, i nawet tych najpiękniejszych miejsc się nie widzi. No ale dobre, że chociaż tyle czasu pani prezydentowa ma, a ona sama jest znakomicie odbierana, bo to jest osoba, która przez 10 lat wspaniale pełniła tą odpowiedzialną, bardzo odpowiedzialną funkcję i ważną pierwszej damy, robiła to naprawdę wzorowo. I oprócz tego od wielu, wielu lat prowadzi wspaniałą fundację, o czym Państwo na pewno doskonale wiedzą, więc ja już tego nie muszę powtarzać, a ja się ogromnie cieszę, że Jola najpierw zajmowała się dziećmi, a teraz, widząc te ogromne problemy, które mają osoby starsze, często są wykluczone z życia, jak ona się tym wspaniale zajmuje, z jaką otwartością, z jakim zaangażowaniem, właśnie mi opowiadała o spocie, nie wiem, czy Państwo wiedzą, że został nagrany, tak, także proszę oglądać, bo wiem, że to już jutro ma ruszyć ta kampania, ze słynnym Gustlikiem z 4 pancernych. W zaawansowanym, oszronionym wieku. Także naprawdę ja bardzo się cieszę, że Jola potrafi tak wypełniać czas i dawać siebie jeszcze tyle, oby do setki się to udało. No my jeszcze poprosimy o kilka słów do Bolesławian. Szanowni Państwo, no, dzisiaj była o tym mowa, pani prezydentowa opowiadała o swoich związkach z Bolesławcem, związanych z rodziną. Moje związki są takie, powiedziałabym, quasi rodzinne. Mój tata bardzo wiele lat był dyrektorem zakładów fajansu we Wrocławiu. I pewnie coś Państwu to mówi, że te związki z ceramiką, z przemysłem ceramicznym były bardzo bliskie. Więc ja z tatą do Bolesławca przyjeżdżałam jako dziewczynka i nawet to dzisiaj mówiłam, co jest dla mnie bardzo miłe. Na pierwszej kolonii w życiu byłam w tysiąclatce w Bolesławcu. Tak jest. Potem już nie jeździłam na kolonie, bo już potem na obozy harcerskie. Ale ja bardzo lubię Bolesławiec i mieszkańców tego miasta, bo mają taką fantastyczną, pozytywną energię. I za każdym razem, jak jestem, to spotykam tak ciepłych ludzi. Ostatnio zresztą bliskie mi się stały dziewczyny Amazonki, z różnych powodów, nawet mnie też dotyczących. Jak je widzę, to od razu płaczę ze wzruszenia. One mają taką siłę i to jest naprawdę, to jest wspaniały przykład dla innych osób, które mają ze sobą problemy różne życiowe. Bierzcie przykład z tych, którzy się nie dają, bo nie możemy się dawać. Ja w swoim życiu też okropne rzeczy przeżyłam i Państwo wiedzą doskonale. I się nie daje. I po prostu mam ciężko pracować, tak jak powiedziałam, no teraz ta sejmowa praca jest dla mnie wielkim wyróżnieniem, ale jedną rzeczą też jeszcze chcę się pochwalić, co było dla mnie fantastyczną sprawą.
Ostatniego dnia posiedzenia w piątek, w ubiegłym tygodniu, dziennikarz Wirtualnej Polski do mnie podchodzi z mikrofonem, taki mały wywiad. Pyta mnie o rzeczy bieżące, jeszcze parlamentarne, a potem odłożył mikrofon i mówi: wie pani, ja pytam różnych posłów z różnych opcji, kogo by chcieli nie ze swojej partii widzieć w przyszłym Sejmie. Wie pani, kogo wymieniają? Ja mówię, no, panią, bardzo szanują. Dla mnie i potem już wyszłam z budynku i tak sobie pomyślałam, najpiękniejsze zwieńczenie moich 4 lat aktywności poselskiej, jeśli słyszę taki komplement właśnie dotyczący mojej pracy. Także mam nadzieję, że mieszkańcy nie tylko Bolesławca, ale regionu mi zaufają. Tak bym bardzo chciała. Trzymamy kciuki. Dziękuję serdecznie. Gratulujemy. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy i cieszymy się, że Bolesławiec tak panią zauroczył. No wie pani, no, prawda jest taka, od zawsze, od dziecka. Dziękuję serdecznie. Bardzo. Dziękuję państwu bardzo. Dziękuję.